Nazywam się Damian, dzisiaj pokażę Wam, jak się zbiera i gotuje kasztany. Tak oto wyglądają chińskie kasztany, są odrobinę większe. Jak sami widzicie, te łuski są już znacznie większe niż w Polsce. Wybieramy wszystkie, które są brązowe. Jak na przykład te, które są na tym właśnie oto stole. Wybieramy takie duże okazy, ładne, brązowe. Te białe się podobno nie nadają do jedzenia. Osoba, która mi pokaże za chwilę, jak się je gotuje, twierdzi, że smakują coś jak ziemniaki. Zobaczymy. Ewentualnie, gdyby ktoś nie wiedział, jak się je otwiera, albo przegapił swoje dzieciństwo, ugniatamy, kopiemy. Trzeba uważać na kolce, są bardzo ostre. I wyjmujemy kasztana. Nie teraz, myję kasztana. Pokażemy kadr na zlew. Wszystkie kasztany przed gotowaniem trzeba dokładnie umyć. Część z nich zebrałem z ziemi. Część były wyjęte z łupin, ale naprawdę wszystkie są. Myjemy kasztany. Kasztany gotujemy przez pół godziny. Wody nalewamy odrobinę więcej niż tych kaszanów jest w środku. Słyszałem, że trzeba go dodać odrobinę, tak o, więc dodajemy odrobinę. Czyli czekolady? Już. Jak widzicie, kasztany są już gotowe. Kasztany są już bardzo dobre, za 5 minut je wyjmiemy. Tak on to wygląda. Acción. Sí. Ya hoy lo sabemos que mañana es el día. Ah, ahí está. Tiene. Y ella, muchas gracias. Gracias. Bla 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 bla. Siempre contamos. Y ella ahorita dónde está. No sé. Jakbyś kiedyś, człowieku kochany, chciał coś zjeść dobrego, abyś nie miał co, to nazbieraj sobie kasztanów i je ugotuj z cukrem i wodą. Dziękuję.